Witam bardzo serdecznie, nazywam się Michał Giergielewicz, jestem programistą w firmie GetResponse i najbliższe 30 minut chciałbym poświęcić tematowi projektowania nowoczesnego API, a co najważniejsze, jak to zrobić dobrze. To jest krótka prezentacja, pół godzinki mam czasu, także postaram się streszczać. O czym będę mówił? Mianowicie, jeśli chcemy projektować API, bo z tego założenia wychodzę, to trzeba zacząć od pewnych podstawowych decyzji architektonicznych, które należy podjąć przed pisaniem kodu. Nie możemy tego zrobić w trakcie czy po. Będę chciał trochę więcej o tej architekturze powiedzieć, nie wiem, ile mi starczy czasu. No i potem to będzie taka bardziej tips and tricks lista, jak robić albo czego nie robić, co jest sugerowane. Jeśli chodzi o wersjonowanie, o bezpieczeństwo, jak powinny wyglądać żądania odpowiedzi, jak powinny wyglądać resursy i jak powinny wyglądać ich reprezentacje. Na koniec jeden taki bardzo fajny, moim zdaniem, slajd o komunikatach o błędach. No i małe podsumowanie i mała niespodzianka na Was też na koniec. OK, architektura. Pewnie część z Was się domyśla, o czym będę dokładnie mówił, ale no musimy wybrać architekturę, to jest podstawowa sprawa. I jest kilka do wyboru. Jest RPC, XMR RPC, jest SOAP, ale nie o tym będę mówił. Nie. To jest fajny wykres, który bardzo lubię. Tu widać, że SOAP powoli umiera. Czyli wszystko jest w porządku. Okej, okay. O reszcie za chwilę może troszkę więcej. Jak już mamy tego resta, no to REST się komunikuje w jakimś formacie danych. Tu oczywiście nie musimy wybierać jednego formatu, możemy wybrać kilka. Nawet wybrać kilka, ponieważ deweloperzy lubią mieć wybór. Jeden lubi JSON-a, drugi lubi XML-a, trzeci lubi YAML-a, jak zna Rabiego. No ja preferuję JSON-a osobiście i będę o nim mówił. Aczkolwiek tutaj wybór między JSON-em, XML-em czy YAML-em jest dla mnie tylko kwestią gustu. Osobiście widzę, że XML troszkę też umiera, jeśli chodzi przynajmniej o API. Jest zbyt mało czytelny dla człowieka. Ludzie też, czy deweloperzy też lubią czytać te komunikaty, które wypluwa system, nie tylko komputery je czytają. Okej. Okay. Mówię o aplikacjach czy API webowych, więc wiadomo, że to będzie protokół HTTP. Natomiast to chciałbym podkreślić mocno, ponieważ spotkałem się z przeciwnym trendem czasami, HTTPS, co nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jak to bardzo jest istotne. HTTPS jest bardzo ważny i ten SSL, tudzież TLS, który stoi za tym, musi być i naprawdę nie ma, być może jest 1% aplikacji, które nie wymagają HTTPS-a, ale idę o zakład, że w waszych przypadkach będą wymagały. Okej, okay. Ja nie jestem restafarianinem. To jest bardzo fajne słowo, które mi się strasznie podoba. Także pewnie część z Was wie, nie, pewna debata, jeśli chodzi o taki malutki fragment Resta i takie małe wymaganie, które Roy Fielding tam gdzieś umieścił. Część osób uważa, że to musi być, część osób uważa, że to powinno być, ale nie musi, albo że mogło być tylko w niektórych wypadkach. Ja jestem po tej stronie, mogłoby być, nie musi. Czasami biznes albo jakieś otoczenie nasze indywidualne wymusza na nas niepraktyczność takiego podejścia. O, dokładnie o co chodzi powiem za chwilkę. Natomiast, żebyście pamiętali, że ja pochodzę spod tej drugiej strony, gdzie nie wszystko musi być zgodne z tą pracą doktorską. Bardzo słynną zresztą. OK, REST Principles. Postaram się używać języka angielskiego, ponieważ większość pewnie z nas zna bardziej te terminy niż te polskie odpowiedniki. To są te wymagania, które Roy Fielding umieścił w swojej pracy doktorskiej, te, które aplikacja musi spełniać, by być uznana za restową. Stateless. Nie muszę chyba tłumaczyć, tak mi się wydaje, co to jest stateless. Cacheable, nie chodzi o cacheowanie po stronie serwera, tylko klienta, czyli klient może móc, czy powinien móc mieć możliwość skaszowania tego żądania, które, tej odpowiedzi, które otrzymał od serwera. Technologia klient-serwer, którą wszyscy znamy i kochamy od lat, to był, pamiętajcie, to był rok 2000, wtedy to być może było bardziej istotne. Teraz wszyscy wiemy, co to jest klient-serwer i na czym to polega, więc też nie będę tego tłumaczył.
Uniform Interface, czyli, jak nazwa wskazuje, jakiś jednorodny, wspólny interfejs komunikacji między klientem a serwerem, który musi być spełniony. On się dzieli na parę podpunktów. Musi być bazowany na resursach, czyli takich obiektach, można by było powiedzieć, które mają jakiś swój unikalny identyfikator, mają jakieś propercje i możemy je modyfikować. Natomiast nie modyfikujemy ich bezpośrednio, o tym też nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, ponieważ modyfikujemy je poprzez reprezentację. Czyli to, co dostajemy od serwera, to nie jest resource, to jest jego reprezentacja wyrażona w JSON-ie, XML-u, zgodnie z tym interfejsem, który sobie zdefiniowaliśmy wspólnie z klientem i serwerem, obydwoje go rozumiemy. I ta reprezentacja właśnie służy do modyfikacji tego resource. Cell Descriptive Message, czyli każdy request zawiera wszystkie możliwe czy potrzebne dane do tego, żeby zostać wykonany po stronie serwera, i każdy response zawiera wszystkie potrzebne informacje, żeby klient ten response zrozumiał i potrafił przetworzyć. O, tego nie wymówię, tego nikt nie wymówi, nawet native speakerzy angielscy na konferencjach używają jej pełnej implementacji, czyli Hypertext as the engine of application state. Na to się mówi czasami, czasami się na to mówi po prostu Hypermedia API. Ja się będę posługiwał tym, po prostu chodzi o Hypermedia. To jest ten punkt, gdzie istnieje ta cienka linia czerwona czasami, gdzie niektórzy twierdzą, że jeżeli nie masz tego i nie masz tego w pełni, nie masz tego w 100%, to nie jesteś restem, to jesteś czymś prawie. Rest bad. Natomiast inni stwierdzają, że okej, może nie jestem restful, ale to jest w dalszym ciągu API restowe. Ponieważ w moim wypadku na przykład może moi klienci nie będą z tego korzystali, mimo że to zaimplementuję. A to w sumie jest kupa roboty, więc po co tracić czas, skoro środowisko i tak tego nie odbierze w żaden sposób, po prostu tego nie zauważy, że tam są te chrefy gdzieś tam poukrywane w tych messagerach. Ostatnia wersja wymagana to jest, restrykcja wymagana to jest layered system, też oczywistość, tak zwana oczywista, czyli klient nie wie, że komunikuje się z gatewayem, serwerem proxy lub jedną z tysiąca maszyn na całym świecie, on się komunikuje z URL-em, to jest dla niego istotne. A jak to wygląda w środku, to już nie jest istotne dla klienta. No i jedyna niewymagana część, zgodna z restem, czyli code on demand. Coś, co jest na co dzień widziane w przeglądarkach wszystkich. Czyli serwer może wysłać do klienta wykonywalny kod. I ten kod może być przez klienta wykonany, żeby wzbogacić funkcjonalność serwisu, tudzież tego. No i w Vue jest to tak naprawdę JavaScript na przykład, tak? Jak aplikacja czy przeglądarka to wspomaga, czy potrafi to obsłużyć, no to mamy ładne wizuale, jak nie, to mamy czystą stronę, ale w dalszym ciągu system działa. Ok. Jeśli chodzi... Przepraszam. Nie w tą stronę. To jest grana. Sorry. Nie. Chwileczkę. Muszę sobie pomóc jednak tym. O, teraz dobrze. Jeśli chodzi o wersjonowanie, tak naprawdę są dwie duże części. Po pierwsze, jak wersjonować, żeby klient to zrozumiał, a po drugie, jak wersjonować, żeby klient się na ciebie nie wściekał. To pierwsze jest proste. Tu są trzy przykłady, jak można wersjonować swoje API. Albo w URL-u przez tam V1, V2 czy cokolwiek, albo jako customowy accept header, gdzie negocjujemy, czy klient negocjuje, jaki typ danych chce otrzymać, przy okazji mówi i chce mi otrzymać w wersji 2.0 na przykład, tak? Albo jako custom header typu API version równe 2, nic prostszego. Preferowany jest raczej ten pierwszy. Nie spotkałem się za bardzo z tym trzecim, ten drugi gdzieś tam jakieś małe serwisiki też implementują czasami. Natomiast ten pierwszy jest najbardziej uniwersalny, jeśli chodzi o zrozumienie, ponieważ nie używasz niczego customowego. Ja to będę często wspominał, customowość nie jest dobra ogólnie. Więc takie bardzo czytelne wersjonowanie w URL-u jest jak najbardziej akceptowalne i wszyscy powinniśmy z tego właśnie systemu korzystać. Natomiast drugą rzeczą, która jest bardzo istotna, jest to, kiedy wersjonować, jak często zmieniać wersję. Odpowiedź jest jedna, nigdy. Jeśli publikujesz API, to planuj ogromne czasy odstępu między następną dużą wersją, która łamie kompatybilność wsteczną i wymagana jest właśnie wtedy
nowa wersja produktu. Długi czas życia produktu, długi czas życia API jest podstawowy, ponieważ każda nowa wersja, która ma kompatybilność wsteczną, wymusza na Twoich klientach przebudowę API, śniego klienta. To oczywiście nie będzie się, jakby nie będzie miły response ze strony Twoich klientów, jeśli się co 3 miesiące będą musieli zatrudniać kolejnych deweloperów, którzy na zlecenie wykonają kolejną modyfikację, żeby Twoje API było znowu obsługiwane przez ich system. Więc na pewno planuj roczne, dwuletnie cykle produktu. Druga jakby rzecz bardzo istotna jest taka, że planuj swój kod tak, żeby nie był niekompatybilny wstecznie. To można zrobić, można wprowadzać małe poprawki często. To nie jest tak, że przez rok zamrozisz swoje API. Możesz robić mnóstwo poprawek, które dodają funkcjonalności. To nie wymaga nowej wersji API. To jest tylko nowa rzecz, która się pojawiła. To można publikować na blogu, na Twitterze, dodać do dokumentacji kolejny wpis, ale to jest cały czas ta sama wersja API i klienci nie będą nagle otrzymywali 500, bo coś się pojawiło nowego. Tak nie będzie. Po prostu dowiedzą się, że mogą skorzystać z nowego URL-a, albo z nowej metody, albo z nowego parametru, który wprowadziłeś. Natomiast jest też możliwość, żeby przewidzieć i uchronić się przed takimi zmianami, które być może wprowadzą niekompatybilność wsteczną. I są techniki, zwłaszcza jeśli chodzi o reprezentację, jak budować tą strukturę reprezentacji, żeby uniknąć w przyszłości ewentualnych problemów z niekompatybilnością. Bezpieczeństwo. Tutaj też widać, a propos tych customowych rzeczy, te własne na samym dole, nie bez powodu, o tym za chwilę. To jest 3 najbardziej popularne sposoby autentykacji, jeśli chodzi o API w tej chwili, w kolejności ich bezpieczeństwa. API Auth 1.0a to jest tak naprawdę technicznie jedyny format w tej chwili, jedyny protokół czy standard, który umożliwia nieużywanie HTTPS-a do autentykacji tylko i wyłącznie, tak? To jest bezpieczny protokół pod tym kątem, tam nic jakby w plain textem nie lata, wszystko jest szyfrowane po stronie klienta, klucze są też szyfrowane, więc tutaj nie ma tego problemu. Auth 2.0, mimo że sugeruje nazwa, że coś nowszego, to jest coś nowszego, ale tylko pod względem prostoty obsługi, ponieważ Auth 1.0a, jak wiemy, nie jest prosty. Właśnie jeśli chodzi o to, jak on działa. Dwójka miała być prostsza i faktycznie jest prostsza w implementacji, natomiast nie jest tak bezpieczna i nawet główny team lead dwójki odszedł z bycia team leadem, rezygnując z powodu tego, że mu się nie podobało, jak niebezpieczny staje się out w jego mniemaniu, jak odchodzi się od tej idei bezpieczeństwa i szyfrowania tych komunikatów. Ale w dalszym ciągu jest to bardzo bezpieczny standard po SSL-u, także możemy go w pełni jakby wykorzystywać. Jest znany wszystkim, bundle, pluginy, moduły i tak dalej, krążą po sieci tysiące, więc nie ma z tym problemu. HTTP Basic, wszyscy znamy, pewnie nikt nie lubi. Musi być SSL oczywiście, ponieważ tam login i hasło lecie sobie base64 w headzie, więc trzeba sobie jakoś zakodować inaczej jeszcze, ale jest prosty. Jest prosty i na początek pewnie wystarczy w większości wypadków. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby nie używać tego samego loginu i hasła, co użytkownik używa do panelu. Bo on sobie zmieni hasło, nie wiem, będzie to jakiś szef firmy, sobie zmieni hasło. Nagle mu API przestaje działać i on nie wie dlaczego. I pewnie minie parę godzin ładnych albo dni, zanim się ktoś domyśli, że te login i hasło to jest to samo, czego używamy do autoryzacji naszego API. Więc jeśli już używamy HTTP Basic, to użyjmy innego zestawu loginu i hasła, który tworzy się tylko i wyłącznie pod kątem API. I najlepiej, żebyśmy my tu mu wygenerowali, ponieważ jeżeli on sobie cech hasło sam wymyśli, to będzie to, nie wiem, data urodzin jego psa albo imię jego żony albo coś takiego. Więc może lepiej nie w ten sposób. A po drugie, może nawet używajmy jakiegoś losowego stringa i w ten sposób to róbmy, żeby mieć pewność, że te hasło jest po prostu bezpieczne, bo to mimo wszystko jest tylko login i hasło. Na końcu jest te własne, czyli zawsze możemy wsiąść i napisać twój własny system autoryzacji. Jakiś custom header, jakiś custom algorytm do generowania kluczy, tokenów, cokolwiek zechcemy, tak? Możemy się tak mocno zabezpieczyć, że nawet Auth 1.0a będzie wyglądał przy nas jak otwarty format. Tylko jest jeden problem. Po pierwsze, jeśli nie wiesz, co robisz, jeśli naprawdę jesteś pewien, to okej, ale łatwo pomyłki. Zwłaszcza w tym, ja widziałem tysiące implementacji bez systemów autoryzacyjnych i ogromna część z nich na przykład, nie wiem, nie soliła haseł w bazie, albo nie używała SSL-a zawsze i wszędzie tylko na przykład przy pierwszym requestie, albo robiła równie głupie, proste błędy, których
powinno się uniknąć teoretycznie, bo wiemy, ale czasami tej wiedzy brakuje gdzieś w jednej konkretnej głowie, która ten kod pisze, go na produkcję wrzuca. Także jeśli naprawdę nie wiesz, jeśli naprawdę jesteś pewien, że wiesz, co robisz, to okej, ale bądź pewien, bo to może się potem skończyć dziurą w systemie i wyciekiem twoich danych. A co jest jeszcze bardziej istotne, to potem trzeba jakoś upublicznić dokumentację, ktoś się tego musi nauczyć, musi to zaimplementować, a jak wiemy, to jest tylko w twojej głowie i w głowie twoich deweloperów, więc to nie jest standard, jest tylko twój pomysł. Jak znam, że cię klienci będą narzekali, że to nie jest to out. Nagłówki, statusy, tutaj bardzo szybko, bo tylko chciałem pokazać, tak naprawdę z mnogości nagłówków, które można wysyłać przez od klienta i które serwer może wysyłać do klienta, istotnych jest tylko kilka, oto one. Jeśli chodzi o klienta, akcept, mówiący o tym, co mogę otrzymać, co rozumiem od serwera, jakie kodowanie, czy na przykład rozumiem XIP-a, co jest bardzo istotne, bo chcielibyśmy jako serwer, tak, od tej strony serwerowej zminimalizować obciążenie łącza, więc XIP-owanie jest fajne, ale tylko wtedy, jeżeli klient faktycznie XIP-a rozumie, może akurat w tym wypadku nie rozumieć, więc to trzeba honorować. Jeżeli klient nie wysyła nam na accept encoding XIP, no to sorry, nie możemy XIP-ować tych requestów, bo może być problem po jego stronie, że on tego po prostu nie odczyta. If not match, ważny przy cache'owaniu po stronie klienta, tak samo po stronie serwera allow, komunikowany wtedy, kiedy użytkownik wykona błędną akcję lub kiedy wykona request option, żeby zwrócić mu dozwolone metody, które są pod tym URL-em wykonywalne. No i content type, czy content encoding, no i tak do cache'owania właśnie, tak? Czyli to też o tym jeszcze wspomnę jedno zdanie, jak oznaczać resursy jako cache'owalne i co to w ogóle oznacza. Jakie metody są? Post, put, get, delete, wszyscy je znamy, jeśli chodzi o resta. Jeszcze jest patch, jeszcze jest link, jeszcze jest trace, option czy head. Mniej istotne, część z nich, bo link i patch nie są w standardzie oficjalnym, tylko są propozycjami dopiero. No, ale tak naprawdę z pomocą tego, no plus ewentualnie options, można obsłużyć pełen restfulowy interfejs. Post dodaje lub aktualizuje, jeśli jest podany identyfikator unikalny resursa. Nie jest idempotentny, więc nie możemy zakładać, że każdy request, który wyślemy, będzie miał ten sam efekt, ten sam stan, jakby serwer zachowa po requestie. Put robi to samo, czyli aktualizuje i lub dodaje nowy rekord, ale put musi zawierać kompletny request, kompletny resource. Nie możemy tylko części pool wysłać w pucie. Jeśli chcemy tylko część pool zrobić, to albo używamy posta, albo patcha. Jak mówię, patch nie jest wspierany oficjalnie, więc sugeruję posta. Put jest idempotentny, więc klient może założyć, że jeżeli wyśle puta 30 razy, to stan po pierwszym razie jest taki sam jak po 30 razie. Nic się po drodze nie zmienia, jeśli chodzi o ten resource. Get tak samo idempotentny i przy okazji bezpieczny, czyli nie modyfikujemy resursów. Delete, wiadomo, usuwanie resursów. Jeśli chodzi o statusy, 200, wszystko jest OK. 300 tylko do informacji o cache'owaniu, nie robimy redirektów w API, chyba że naprawdę trzeba. 400 błędy klienta, 500 błędy serwera. 200 OK dla geta, 200 created dla posta, 202 accepted wtedy, kiedy wszystko poszło OK, ale to trafiło do kolejki i czeka na wykonanie. Czyli zrozumiałem, przyjąłem, ale jeszcze nie zrobiłem. Pierwszy content, wszystko jest OK, ale nie czuję potrzeby, żeby ci przekazywać body. Na przykład przy delete można coś takiego zrobić. 304, not modified, jeżeli klient wyśle if not match z twoim itagiem, który podałeś w resursie, w nagłówku itag, ty możesz powiedzieć 304, not modified, jeśli ten itag jest w dalszym ciągu ważny. Jeśli klient wie, że może jeszcze z tego cache'a korzystać, nie trzeba go inwalidować. A 400 bad request, wiadomo. Błędny format danych, niepoprawne parametry, cokolwiek takiego. 401, tak naprawdę chodzi o brak autentykacji, czyli brakuje mi headerów outha, albo są one niepoprawne. Forbidden, najczęściej używany do autoryzacji, czyli wiem, kim jesteś, wiem, co chcesz, ale nie masz do tego prawa, po prostu. Ale może być używany do dowolnego innego systemu, czyli to jest tak naprawdę tylko rozumiem twoje żądanie, ale go nie wykonam, bo nie. 404 not found, kiedy URL czy też resource nie istnieje.
405, kiedy użytkownik użyje na przykład puta, a my pozwalamy tylko geta. Mówimy mu 405 i w headzie allow podajemy, jakie są dozwolone wartości. 409 konflikt, jeżeli chcemy aktualizować jakąś wersjonowaną, jakiś wersjonowany system resource'ów, po prostu istnieje konflikt wersji. To jest jeden z przykładów, tak? Jak to można wykorzystać. I 429 to one request, jeżeli mamy throttling i rate limiting. Przy czym warto też klientowi powiedzieć, jaki jest ten limit, poza tym, że go właśnie osiągnął, kiedy on się znowu resetuje, kiedy można znowu korzystać, tak? Czyli muszą być jakieś trzy pola typu twoja pula requestów, kiedy się kończy i ile w tej chwili już zrobiłeś, jeśli to jeszcze nie jest max. Jak wyglądają resources? To są tak naprawdę URL-e, tak? Resource jest jakby identyfikowany przez URL. URL-e powinny być przede wszystkim uniform interface, czyli używamy tej samej nomenklatury wszędzie. I raczej jest to liczba mnoga, jeśli chodzi o nazwy resource'ów. Nawet jeśli to jest tylko jeden resource. Jeżeli podajemy ID, które to będzie powinno być jakimś unikalnym również stringiem, to też jest product, nie product, żeby użytkownik się nie musiał domyślać, jakiej formy, czy person, czy people. Zawsze people. Można sobie zagnieżdżać w ten sposób bardzo ładnie, bardzo czytelne, wiadomo o co chodzi. Jeżeli chcemy filtrować wiadomości, listę wiadomości na przykład, to w getcie. Ilość stron, która strona, ile wyników na stronę, może jakiś filtr na przykład, tylko zamknięte. Możemy na przykład też sortować sobie po te wyniki. Możemy przez pole filtr, to jest bardzo popularny standard, przekazywać tylko te pole, które chcemy, żeby zostały zwrócone nam w tym responsie. Żeby usunął wszystko inne, nie usuwamy ID-ków, żeby potem mógł się do tych pojedynczych odwołać. Tak wygląda przekładowa reprezentacja. Jak już mówiłem, z powodu problemów z Hypertext as the engine of application state, nie ma jednego standardu, jak nazywać, jak umieszczać te informacje hypermedia w treści. Jest kilka patentów, jest JSON LD, jest JSON HAL, można robić skimy XML-owe, ale nie ma jeszcze jakby takiego jednolitego uznania jakiegoś z tych standardów. To są wszystko RFC za dominujące. To jest JSON, więc jeśli to jest JSON, to jest JavaScript Object Notation, więc to jest JavaScript, więc używamy Camel Case'a. Jak nie jesteś Camel Case'a, nie używaj JSON-a, używaj czegoś innego, może być YAML. To jest tu ważne a propos kompatybilności wstecznej. Tutaj właśnie widać a propos jeszcze te chrefy, to właśnie jest hypermedia, tak? Czyli w tym podobiekcie Friends nie publikuję żadnych pól, ale publikuje linka do kompletnego resource'a Friends dla tego użytkownika. Jakbym chciał w przyszłości publikować tutaj imię, nazwisko tego Friends'a, no to wystarczy, że dodam dodatkowe pola do tego podobiektu Friends. Gdybym nie robił tego envelope'u w Friends'ach, tylko umieścił wszystko jakby w jednej linii typu Friends href, potem musiałbym zrobić Friends name, Friends forname, Friends email, Friends coś tam. To się robi problematyczne. Wtedy łamię kompatybilność, tworzę później taki envelope, no i mam problemy. Dlatego enveloping wcześniej na takie obiekty, które mogą być w przyszłości wykorzystywane w większej jakby ilości pól, warto robić przed czasem. Nawet jeśli masz tylko jedno pole w środku, ale może być miał 5 za 3 miesiące. Tak wygląda reprezentacja listy, gdzie się pojawiają dodatkowe parametry. Jeżeli chcesz przekazać jakieś dane, które są tak naprawdę metadanymi, no to jest możesz stworzyć osobny obiekt. On się może nazywać meta, on może być bez nazwy, tak jak tutaj jest, gdzie jest link do aktualnego, do aktualnej strony, do następnej strony, do poprzedniej strony i do filtrów. Czyli mówię użytkownikowi, co zrozumiałem z twojego requesta. Ty chciałeś mieć filtrowanie po mailu, na czwartej stronie 10 wyników na stronę, sortowane po created ad malejąco. Jeśli użytkownik pisał więcej, a my części z nich nie zrozumieliśmy, ale uważamy, że są na tyle mało istotne, że przepuszczamy ten request, no to pokazujemy mu, co zrozumieliśmy, żeby on też miał świadomość, co dostaje. Błędy tutaj nie chcę nic komentować, chciałem tylko wam pokazać dwa slajdy, dwa teksty. To jest komunikat o błędzie. To też. Który jest lepszy? To jest przykład w ogóle wyciągnięty bodajże z Twilio, jeśli nie mylę.
Tak powinny wyglądać komunikaty o błędach. Tak muszą wyglądać. Tak to robić. To jest najlepszy patent. Spójrzcie od strony dewelopera, od strony klienta. Byście byli takim klientem, który pisze do Twilio API. Proszę bardzo. Kto by chciał taki błąd dostać? A nie taki jak u góry. Podsumowując już szybciutko. Pamiętaj, że klientem twojego API są programiści. To oni ocenią twoje API. Więc bądź szczery z nimi i bądź jak najbardziej ekspresyjny, jeśli chodzi o to, co dostarczasz i jak to robisz i używaj standardów. Zdobyj czytelności API. Wykorzystuj te standardy, tak jak już mówiłem. Zachowuj kompatybilność wsteczną. Planuj strukturę. Ten enveloping, o którym mówiłem wcześniej. Rozmawiaj ze swoimi klientami. I na koniec, ostatni slajd. Mała niespodzianka, pewnie część z was wie. Moja firma GetResponse organizowała mój konkurs z okazji tego konu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, nasze kochane dziewczyny z HR-ów dbają o to, żeby was też informować na bieżąco, proszę wejdźcie na ten adres, sprawdźcie, jakie są warunki. RAC do wygrania albo AKG do wygrania. Naprawdę fajne zabawki. Polecam wszystkim. Spróbujcie się tym pobawić. Warto. I na koniec ostatnia sprawa a propos tych wejściówek na drugie okona. Mam pytanko do was. Kto odpowie, dostanie wejściówkę. Można wykorzystywać różne metody HTTP do żądań do API. Natomiast jedna z metod jest szczególnie istotna do debugowania. Jeżeli wysyłamy request do serwera i dostajemy jakieś dziwne odpowiedzi, które nijak nam nie pasują do tego, co chcieliśmy otrzymać, jakieś błędy. Nie wiemy, skąd się one biorą. Jest metoda HTTP, która pozwala nam debugować tego typu sytuacje. Czy ktoś wie, jak się to nazywa, taka metoda? Tak jest, wygrywasz wejściówkę. Okej, czy są jeszcze jakieś inne pytania? Ja bym może, przepraszam, że wejdę w słowo, ale myśmy już przekroczyli czas i kolejna prelekcja powinna się zaczynać w zasadzie już w tej chwili. Pytania, jakby ktoś chciał, będę jeszcze dzisiaj do końca. Na grillu. Albo i dłużej. Na grillu. Dziękuję bardzo.